Grzegorz Woźniak, gdzie są jej motyle? Przysiadł razu pewnego człowiek już nie młody, opowiadać zaczął życie epizody. Kocham wciąż kobietę, która ze mną była, tak codziennie mocno w głowę zachodziła, gdy mnie nie słyszała chociaż dłuższą chwilę, a gdy byłem blisko, miała swe motyle. Tak było przez lata i kilka miesięcy, lecz niestety doszło do niedobrej rzeczy. Nieprzytomnie zła noc, nie powinna nam się zdarzyć. Żal miłości pięknej naszej, z niej daliśmy się ograbić. Tu się do niej zwrócił, jakby obok stała, choć daleko była, może usłyszała. Siedziałem przy łóżku, gdy ci pomagałem, głaskałem policzki, włosy odgarniałem. Jaka mnie nagroda za pomocną rękę spotkała nad ranem złe słowa w podzięce. A jeszcze przed wyjściem, chory iść nie mogłem. Całowałem cię na drogę, życzyłem co dobre i czekałem, aż wrócisz ze spotkania sama. I gdzie się podziały twe motyle z rana? Przecież żaden z nich nie uleciał wcale. One są w twym brzuszku, utaplane w żale. Odpuść winy moje, jako i ja twoje. Niech motyle nasze wzlecą wspólnym rojem. Swą opowieść kończył, myślą wodząc za nią, bo wciąż była ona jego ukochaną.